nowy tydzień pracy. Nowy tydzień pracy, gdzie rozpoczynamy w trochę jakby innych rolach z naszym matką. Chciałbym, wiecie, ale chciałbym oficjalnie go przywitać po drugiej stronie, czyli wchodzi oficjalnie do naszej szatni. Żeby nie było bez małego jakiegoś upominku. Niestety tą koszulkę już trzeba zmienić, także zapraszamy MP do naszego sztabu. Oczywiście zamiast piłki czasami to. I oficjalnie możemy powiedzieć, że tam. Drugi tydzień przygotowań rozpoczął się od zmian w sztabie szkoleniowym. Przed zajęciami na sztucznym boisku Matko Perdić zamienił rękawice bramkarskie na gwizdek i rozpoczął swoją ścieżkę trenerską. Czy pojawił się stres? Nie ma stresu. Leciutki jest. Ale leciutki. Dobra. Wiadomo, pierwszy trening, ale leciutki. Czyli teraz tylko ciężka praca i... Ta praca i tyle. Praca, praca i raz praca, tak jak... Zresztą całe życie miałem po jednej stronie, teraz to prowadzimy na drugą stronę. Nowy trener bramkarzy poprowadził dzisiaj swoje pierwsze zajęcia. Chorwat będzie odpowiadał za przygotowanie Michała Gliwy, Kamila Bielikowa i Kacpra Siuty. Wyzwanie ogromne, ale przecież do odważnych świat należy. Po treningu cały zespół przy wspólnym obiedzie podziękował za dotychczasową pracę Krzysztofowi Lubiatowskiemu. Lucy pozostaje w Zagłębiu i ponownie rozpocznie pracę w Sosnowieckiej Akademii. Dziękujemy Ci za to wsparcie. Bardzo proszę, mam nadzieję, że to będzie pamiątka, która zawsze będzie wywołała tylko dobre emocje. Dziękujemy za wszystko. Oczywiście trener jest cały czas z nami, jest w klubie, absolutnie się nie żegnamy, być może tylko do widzenia, ale jest cały czas z nami, drzwi zawsze otwarte, będziemy się mijać, także jeszcze raz dziękujemy i wszystkiego dobrego. No powodzenia dalej. Dziękuję jeszcze raz. Panowie, ja chciałem też podziękować za ten krótki, ale wspaniały czas spędzony z Wami wszystkimi. I był to dla mnie zaszczyt, jest to zaszczyt, bo ten klub zawsze będzie moim klubem na dobre i na złe i kocham go. I życzę Wam powodzenia i wiem, że będzie dobrze, bo idziemy w dobrym kierunku, jesteśmy coraz lepsi i naprawdę jeszcze raz powtórzę, że to był zaszczyt być z Wami wszystkimi. Dziękuję.